I'm undefeated, undisputed UFC lightweight champion. I dominate every single opponent. No one even close. I'm on different level, and everybody knows this. Yaquinta, Conor, Poirier. I feel my time has come. Nurmagomedov just mauled him. Mauled him. I want to take him down, make him nervous, play with him, and make him give up. This is what I want. I feel great everywhere. About my power, about my grappling, my wrestling, my striking, and my dreams. Retired, undefeated, undisputed UFC lightweight champ. Zapraszam Cię na historię wojownika, który nigdy nie posmakował goryczy porażki. Khabib sporty walki trenował od najmłodszych lat. Jego ojciec, Abdulmanap, był trenerem i byłym zawodnikiem judo. Film, na którym kilkuletni Khabib mocuje się z niedźwiadkiem, odbił się szerokim echem w świecie MMA. Jest to obraz idealnie ukazujący surowe, a zarazem wyjątkowe warunki, w jakich przyszło dorastać chłopcu z kaukaskich gór. Zaczynał od judo, później dołożył zapasy i sambo. Ostatecznie połączył style i zaczął trenować MMA. Swoją zawodową karierę w MMA Khabib rozpoczął 13 września 2008 roku od starcia z Vusalem Bayramov. W początkowej fazie walki wydawał się być pasywny, przyjął kilka niskich kopnięć. Kiedy jednak wyczuł okazję, błyskawicznie zanurkował po nogi rywala, skutecznie go obalając. Khabib miał wtedy 19 lat. Po kilku ciosach udało mu się wpiąć duszenie trójkątne, którym poddał Bayramova w pierwszej rundzie. 11 października 2008 roku Khabib staje do swojej drugiej walki, a zarazem turnieju Pankration Atrium Cup. Khabib miał znakomite zapasy, perfekcyjny timing. Mimo, że wydała się w dalszym ciągu pasywny w stójce, potrafił idealnie wyczuć moment, by wejść w nogi rywala i go wywrócić. Nie były to może zbyt spektakularne pojedynki, ale nie można było mu odmówić skuteczności. W stójce wydawał się wciąż zblokowany, ciągle ustawiając się poza dystansem. Jednak trzeba mu oddać, że zapaśniczo wypadał znakomicie. Skutecznie obalał, nie musząc nawet przygotowywać sprowadzeń wejściem z ciosami. Wszystkie trzy turniejowe pojedynki wygrał na punkty, w niemal identycznym stylu. Kolejno, dominując i pokonując Magomeda Magomedowa, Ramazana Kurbania Majlowa i w walce finałowej Szamila Abdulkarimowa. Sierpnia 2009 roku Khabib startuje w kolejnym turnieju. Jego pierwszym rywalem jest Said Ahmed, który nie mógł wstać spod Khabiba. Dagestańczyk zasypał go gradem ciosów, tym samym zwyciężając walkę przez techniczny knockout w nieco ponad 2 minuty starcia. W finale Khabib ponawia swój wyczyn, ponownie wygrywając przez ground and pound w drugiej rundzie z Eldarem Eldarowem. Niestety jest to jedyna walka Khabiba, której nie udało mi się znaleźć. 3 listopada 2009 roku Khabib staje do swojej siódmej zawodowej walki. Jego rywalem jest Shahbulat Shamkhalayev. Kolejny rywal nie potrafi znaleźć odpowiedzi na zapasy Khabiba. Trudno skazać, ale to nie ma powiedzenia. Po nieudanej próbie duszenia trójkątnego, Nurmagomedov przechodzi do dźwigni na łokieć, którą poddaje rywala przy drugiej próbie, chwilę wcześniej lokując kilka mocnych uderzeń na jego twarzy. No, очень крепкий захват, молодец, великолепно.
Rosjo. 10 kwietnia 2010 roku rywalem Habiba jest Ali Bagow. Warto wspomnieć, że był to czas, kiedy oprócz walk MMA, Habib zdobywał Mistrzostwo Świata w sambo bojowym po raz drugi. Sambo było bazowym stylem walki Dagestańczyka. Ali Bagow obalił Habiba, jednak nie na długo. Nurmagomedow szybko odwrócił losy walki, znajdując się na górze, skąd zaczął raz za razem uderzać głową na szczękę rywala. Jest to dość nietypowa technika, która w zdecydowanej większości organizacji uznawana jest jako faul. Niemniej w tym starciu okazała się bardzo skuteczna. Habib kilkukrotnie bronił obaleń lub sam wywracał. W następstwie zawsze raczył rywala ciosami z główki. Mimo, że Bagow dotrwał do decyzji, zwycięstwo Habiba w tym starciu nie było żadnym zaskoczeniem. Były próby przejść w nogi, совершенно nikczemne i niepodgotowane. I on teraz pracuje z верху, pracuje aktywnie i głową, i nakoniec on podklucza ręki, co oczywiście zatrudnia. 17 września 2010 roku Habib staje do walki z Witalijem Ostrowskim. Po udanym obaleniu szybko wyswobadza głowę z zapiętej gilotyny przez przeciwnika. Po kilku nieudanych próbach poddania zasypuje rywala ciosami, wygrywając starcie przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. Habib cieszy się najlepszą serią zwycięstw w historii MMA. Jednak trzeba uwzględnić fakt, z jakiej klasy rywalami walczył przed trafieniem do UFC. W odróżnieniu do takich postaci jak George St. Pierre czy John Jones, którzy bardzo szybko zaczęli rywalizować ze światową czołówką, Habib budował rekord niczym zawodowy bokser. Jego przeciwnicy przed trafieniem do UFC to w większości debiutanci, początkujący lub nawet zawodnicy z ujemnym rekordem. Dlatego w moich oczach ta imponująca seria zwycięstw zawsze w połowie traciła na jakości. Habib dominował rywali od pierwszych walk. Mówi się nawet, że nigdy nie przegrał choćby rundy swoich pojedynków. Jednak jak obiektywnie rozpatrywać starcie, w których zawodnik niesiony serią 10 zwycięstw krzyżuje rękawice z zawodnikiem z rekordem 0-2? Czy przy serii 14 zwycięstw walczy z debiutantem? Uważam jednak, że Habib miałby szansę powtórzyć sukces nawet z lepszymi rywalami, co później nieraz udowadniał walcząc z doświadczonymi i groźnymi przeciwnikami w UFC. 12 lutego 2011 roku Habib staje do walki z Oleksandrem Agafonowem. Dagestańczyk ponownie nie zamierza ryzykować walcząc w stójce. Używa swoich zapasów, by przenieść walkę do parteru. Po dwóch rundach mielenia Aleksandra w parterze, narożnik widząc zrezygnowaną postawę swojego zawodnika poddaje walkę. 8 kwietnia 2011 roku Habib staje do walki z Saidem Halilowem. Po skutecznym obaleniu na głowę rywala spadają ciosy. Ten próbując pod nich uciec wpada w ciasno zapiętą kimurę. Habib wygrywa w nieco ponad 3 minuty pierwszej rundy. Walka z Ashotem Sahanianem, która odbyła się 5 maja 2011 roku, to właśnie idealny obraz tego, o czym wspominałem wcześniej. Starcie zawodnika pokroju Habiba z ogórkiem. Poza kolejną cyferką z przodu rekordu nie ma absolutnie sensu z perspektywy kibica czy zawodnika. Ashot nie wyszedł, by wygrać to starcie, a jedynie po to, by rzucić kilka ciosów, a następnie dać się pokonać, minimalnie przyciągając ten wyrok w czasie. Warren Fighting dzieła obstaje po mniejszej mierze w tej schwatki nieważne. Skatowanie здесь, jeśli сейчас nie zaigrается Habib, to wszystko schwatki бороться. Умышленно, а стартовать быстро сил-то уже не те. Можно бить, ну да, ну нокаут, а как? 2 lipca 2011 roku Habib po dominującej walce dusi trójkątem w pierwszej rundzie i w niemal identyczny sposób wygrywa kolejne dwa starcia. Obala, rozbija ciosami, szuka możliwości dźwigni na łokieć, po której bezbłędnie przechodzi do duszenia trójkątnego, wygrywając w pierwszej rundzie kolejno z Kadzikiem Abadzianem, Hamizem Mamedowem i Wadimem Sandulskim. Wadimem, który debiutuje w MMA w starciu z Habibem, który jest w tamtym momencie o krok od UFC. Вот так.
22 października 2011 roku. Khabib staje do walki z Ary Marcelem Santosem. Wygrywa przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. Khabib, będąc utytułowanym sambistą z nieskazitelnym rekordem 16-0, trafia do UFC i w mojej opinii tutaj dopiero zaczyna się jego prawdziwa i imponująca kariera. W swoim debiucie dla amerykańskiego giganta 20 stycznia 2012 roku Khabib podejmuje Kamala Szalorusa. Był to również powrót Dagestańczyka do wagi lekkiej. Większość ostatnich pojedynków toczył w kategorii półśredniej, a także pierwsza walka w klatce. Khabib zawsze walczył na macie lub w ringach. That Shalorus is actually switching his stances repeatedly, going from southpaw now to right, and use his footwork. Check the high kick there. Po pierwszych kilku akcjach ze strony Khabiba można było nabrać zwątpienia w jego umiejętności strajkerskie. Jak się jednak okazało, było to błędne myślenie. Już chwilę później Khabib posyła na deski rywala długim hakiem. Mimo, że nie udało mu się dobić przeciwnika, to śmiało można powiedzieć, że tamta akcja ustawiła cały przebieg walki. This is where he's most dangerous. Shalorus did a great job of getting back to his feet. Dagestan rushing, you gotta think he's got some very high level wrestling done. You know, Nurmagomedov has a very impressive record, 16-0. It's slipping out. Probably gonna bail on it. Nurmagomedov countering to the proper side, going to the far side of that headlock, and he's out. Just has not stopped throwing punches. Inside mount. Now in the mount, and this could be bad, bad news for Shalorus. And Nurmagomedov trying to get that rear naked choke. He's kind of in an awkward position, but looks like he's finishing it. That's it. 7 czerwca 2012 roku Khabib staje do walki z Gleisonem Tibau. Wielu twierdzi, że jest to najcięższa walka w karierze Nurmagomedova. Potężnie zbudowany Brazylijczyk okazuje się być znacznie silniejszy fizycznie niż Khabib. Nie daje mu się obalać, równocześnie wywracając Khabiba. W moim odczuciu jest to jeden z kamieni milowych w karierze Dagestańczyka. Spotkanie rywala, który wymusił na nim inny styl i strategię, musiało go mocno zbudować jako zawodnika. Khabib agresywnie parł do przodu. Joe Rogan porównywał go do rozwścieczonego pitbulla. Mimo braku powodzenia w zapasach, Khabib wywalczył sobie jednogłośne zwycięstwo w oczach sędziów i udowodnił swoją wartość. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Nice counter. Nurmagomedov's got so much energy, and look at that, Gleison got him down. Gleison's got his back for a brief moment, but he powered him down. He's got the... into incredible defense and balance. Leans in and just keeps firing. The wild dude. Yeah. Oh! Jumping on the other round. Has been perfect. 11 for Tibau. Nice knees here. Oh, good right hand by Nurmagomedov. Checked. And he listens to his corner, you know, the leg kick. Fake the leg kick, follow the right hand. And that's exactly what he did, but now to second takedown at night. Yep, lost the control totally. Might be threatening Tibau a bit. Oh yeah. I mean . 19 stycznia 2013 roku Khabib staje do walki z Thiago Tavaresem. Starcie zakończyło się w niecałe 2 minuty pierwszej rundy. Dagestańczyk posłał rywala na deski, skąd nie pozwolił mu już wstać, brutalnie rozbijając głowę przeciwnika gradem łokci. There's that shot, it was a leaping uppercut, it looked like with that lead hand that dropped Tavares. Nurmagomedov really dropping bombs now with those elbows. And Tavares is open out here, that'll do it! Khabib Nurmagomedov!
25 marca 2013 roku Habib staje do walki z Abelem Trujillo. Abel na początku starcia wywraca Habiba. Dagestańczyk rewanżuje się, obalając aż 21 razy, rzucając Abelem niczym kukłą. Równocześnie ustanawia rekord największej ilości obaleń w jednym starciu. Walkę zwycięża na punkty. Gotta get the legs across the face to maintain the arm. And right now he's got it, but he can't put the right amount of pressure on it. Trujillo wants to get himself out of the situation, but he's got it. There he goes. He's got the arm bent. He's fine. Gamedov. Good use of the butterflies. Beautiful takedown. Nice trip. All technique. Beautiful, smooth flowing by Nurmagomedov. Two-time Russian combat sambo champion. Two-time world sambo champion. And Russian combat sambo is not just a grappling style. Beautiful take headgear and with a judo gi top. Squeeze, he might be able to finish it from here, especially if he pulls the head. Pulling the head like this, yup, Trujillo rolled over. This could be it, folks. Looking to finish this fight. Września 2013 roku Habib mierzy się z Patem Helim. Rozbija twarz rywala ciosami i równocześnie odbierając mu resztki sił obaleniami i dociskaniem do siatki. Uppercut again. Flying uppercut. Oh man, that connected. Pat's got a little bit of a cut. Boks Habiba jest wyjątkowy. Patrząc od boku, wydaje się brzydki i niepoukładany. Jednak walki pokazują, że ciosy Habiba naprawdę ranią, a sposób, w jaki je bije, dynamicznie, luźno i w dziwnych kątach, przy ciągłej groźbie sprowadzenia do parteru, sprawiał, że wielu jego rywali, mimo potencjalnie lepszej i poukładanej stójki, przegrywało wymiany. Walkę zwyciężył na punkty. And this is what I thought was going to be interesting about shots. This fight. Pat Healy's... kwietnia 2014 roku Habib staje do walki z Rafaelem Dos Anjos. Rafael miał być prawdziwym sprawdzianem dla Habiba. Nurmagomedov in the white, Rafael Dos Anjos in the black. He's a southpaw. How highly touted is Nurmagomedov? Check this out. Right. Guys along those lines just get dominated. In that fight that you mentioned against Trujillo, Joe, Nurmagomedov. Zresztą fani UFC powtarzali to często przed jego występami. Wielu prognozowało pierwsze potknięcie Habiba z każdym kolejnym rywalem, a on za każdym razem ucierał im nosa. Dagestańczyk wygrał starcie na punkty, radząc sobie znakomicie zarówno w stójce, jak i zapasach. Wielkie dzięki dla tych, którzy zdecydowali się wesprzeć mój kanał. Dzięki Tomasz, Michał, Kacper i Dawid. Materiały, które tworzę, nie są monetyzowane z racji ponownego wykorzystania treści w postaci wycinków z walk. Jeśli chciałbyś jakoś wesprzeć moją pracę, możesz kupić mi kawę. Link w komentarzu. Good jab by Dos Anjos and good right hand by Nurmagomedov. Look how aggressive this kid is. I mean, he's just reckless. Good left hook, got the clinch again and drags him to the ground, like him back up to his feet. Oh, hard uppercut. Good knee, but now he eats that uppercut. One tip, because Nurmagomedov ducks his head in and charges forward a lot. Also is going to be effective is that left kick coming off of that southpaw stance to the open body of Nurmagomedov. Like we saw earlier tonight. He's attacking. When you have two different... Being those punches, covering up, blocking most of the shots. Here's the shot, down again. Great transition. Beautiful transition. He set that up with his hands, Joe, for the last 30 seconds. Like he's going to try it. Well, he's squeezing hard. The real problem here, of course, is that if he doesn't get it, he may gas out his arms. Yeah. Nurmagomedov's head is... Nurmagomedov udowodnił swoją wartość w UFC, dając mocne walki. Dana White postanowił dać mu szansę walki o pas, a także zestawić go z Tonym Fergusonem. Zawodnicy kilkukrotnie mieli się ze sobą mierzyć. Niestety nigdy nie doszło do ich starcia. Pojedynek ten elektryzował kibiców i skłaniał do wielu spekulacji, jak mógłby wyglądać potencjalny przebieg walki. Habib znany już był z kapitalnych zapasów i pełnej dominacji. Ferguson za to z brutalności i wyjątkowego stylu walki, pełnego nieprzewidywalnych rozwiązań i technik.
16 kwietnia 2016 roku Khabib wraca do rywalizacji. Mierzy się z Darrellem Horherem. Po mocnych stójkowych wymianach przechodzi do zapasów. Zapasy Nurmagomedowa wciąż pozostawały bez odpowiedzi. Pełna kontrola i ciągle opadające na głowę pięści i łokcie Dagestańczyka odbierały wolę walki nawet najtwardszym zawodnikom. Khabib включает локти, Нурмагомедов улучшает собственную позицию, выходит на боковой контроль и включает правый локоть. Из этих смертоносных объятий Хабиба Нурмагомедова Корчер, но остается чуть больше диск, который однозначно просто... Był on na tyle niewygodny, że wielu unikało starcia z nim. Walkę wygrał, zasypując rywala ciosami przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Warto wspomnieć, że Khabib do swoich start w UFC systematycznie trenował w AKA, American Kickboxing Academy, gdzie nawiązał przyjacielską więź z trenerem Mendezem i Danielem Cormierem. Listopada 2016 roku dochodzi do starcia Khabiba z Michaelem Johnsonem. Rywalowi udaje się ulokować kilka celnych i mocnych ciosów na głowę Dagestańczyka. And one thing to take into consideration is activity. Besides the Darrell Horcher fight, it's been a long time since we've seen Khabib healthy and inside the octagon. That was before when he fought Nurmagomedov. Couldn't really train that well. Oh, he tagged it. He hurt it back again. Hurt right now. He's wobbly and hurt. And he connects again. Jednak już pierwsze sprowadzenie walki do parteru całkowicie odmienia przebieg pojedynku. Khabib rozbija Michaela raz za razem potężnymi ciosami. Dodatkowo ciągle podbiera mu rękę, przez co ten, tracąc oparcie, nie jest w stanie wstać ani się bronić. Johnson's getting hurt. Flies on that. Took his time, and now he finds himself getting pounded on. Big shot to the temple. Johnson is in big. He just got clipped hard on the chin there. He's in big trouble here, Mike. Khabib całkowicie dominuje w tym starciu. W pewnym momencie nawet sugeruje rywalowi, żeby ten się po prostu poddał, bo to on zasługuje na walkę o pas i musi to wygrać. Johnson is a big, he just got clipped hard on the chin there. He's in big trouble here, Mike. This fight is in danger of being stopped. Walkę wygrywa przez Kimurę w trzeciej rundzie. Po ponadrocznej przerwie Khabib wraca do klatki w starciu z Edsonem Barbozą, strikerem dobrze znanym każdemu fanu organizacji UFC. Brazylijczyk jest autorem jednego z najbrutalniejszych nokautów w historii. Khabib narzucił w tej walce bardzo dużą presję. Up top with that kick as well. Oh, nice. Khabib catches him. And he's got a hold of him. Niemal goniąc za Edsonem, by jak najszybciej skrócić dystans i stworzyć sobie szansę na obalenie. Co ciekawe, Barboza w tamtym czasie cieszył się 87% skutecznością w defensywie zapaśniczej. Khabib jednak szybko znalazł sposób na wywrócenie Brazylijczyka. Następnie zaczął go rozbijać ciosami. Trzeba przyznać, że Khabib w zadawaniu ciosów z góry, dociskaniu i gnębieniu w parterze był znakomity. Swoimi umiejętnościami dalece przekraczał możliwości obrony swoich rywali. Walkę wygrał na punkty, jednak było to kolejne starcie do jednej bramki. Barboza.
big shots by Khabib. But Khabib doesn't give you any space. It's just another level of pressure from the top. Somewhat surprisingly, Khabib Nurmagomedov has never won a UFC post-fight bonus. You got to think that is going to change. Khabib the Eagle Nurmagomedov! Khabib wypadał znakomicie na tle tak mocnych rywali. Na tym etapie kariery nie można mu już odmówić wielkości. Khabib często podkreślał, że ważne są dla niego pokora i skromność. Nie wierzył w talent, a jedynie ciężką pracę, dedykację i poświęcenie. Uważał swojego ojca za ogromny autorytet, był z nim bardzo blisko związany. Khabib był pretendentem do walki o pas. Conor McGregor, który go dzierżył, zwlekał tak długo z obroną, że został go pozbawiony. Dagestańczyk ponownie został zestawiony z Tonym Fergusonem. Jednak Tony doznał kontuzji na kilka dni przed galą. W międzyczasie doszło do przepychanek słownych i konfliktu między Khabibem a Irlandczykiem. Do sporu włączył się sparring partner McGregora, Artem Lobov. Przed galą doszło do konfrontacji dagestańskiego teamu z Lobovem. Został on zastraszony i spoliczkowany. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Conora, który w tamtym czasie osiągnął pik swojej popularności po walce z Floydem. Conor razem z ekipą zaatakował autobus, w którym był Khabib. Nie skończyło się jednak na krzykach i groźbach w stronę dagestańczyka. Rozjuszony Conor rzucił wózkiem w autobus, rozbijając szybę, raniąc przy tym szkłem kilka osób. 7 kwietnia 2018 roku Khabib staje do walki o pas z Laquintą, tak naprawdę ratując tym Khabiba. Nurmagomedov jest zawodnikiem kompletnym, prowadzi starcie zarówno w stójce, jak i w parterze. Po raz kolejny pokazując całkowitą dominację na ziemi, udowadniając, że jest najlepszym lekkim na świecie. Po 5 rundach wygrywa na punkty, zostając mistrzem UFC w kategorii lekkiej. Trzeba jednak oddać Laquincie, że jak na zastępstwo w ostatniej chwili zaprezentował się naprawdę dobrze. 26-0 robi imponujące wrażenie. A seria 10 zwycięstw w UFC rozbudza wyobraźnię wszystkich kibiców. Jak na tle tak mocnego zawodnika jak Khabib, walczącego w tak dominujący sposób, pokaże się Conor McGregor, który w ostatnim czasie w mediach pojawia się głównie przy okazji skandali i wykroczeń. Russians being heard from now. Dagestan is going to have its first UFC champion. And new undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. I am going to truly, truly love putting a bad beating on this little glass jaw rat. Yeah, you'll do nothing. You talked a big game, now I'm here. He done fucking nothing. He sat and took a shit on that bus. Hid and cowered behind fucking women. 6 października 2018 roku Khabib staje do walki z największą gwiazdą w historii tego sportu. Frustracja i złość Khabiba w kierunku Conora osiągnęła maksymalny poziom. Conor, znany z ciętego języka i trash talkingu, poruszał również kwestie rodziny i religii Khabiba. Przekroczył tym pewne granice. Ich walka stała się dla Khabiba czymś osobistym. Nigdy wcześniej i później Nurmagomedov nie był tak wrogo nastawiony do żadnego rywala. Starcie było do jednej bramki, zresztą tak jak wszystkie poprzednie dagestańczyka. Fani upatrywali szansę Conora w stójce, licząc, że ponownie zaskoczy świat, niczym w starciu z Aldo. Rzeczywistość była jednak zgoła inna. Khabib kompletnie zdominował Conora zapaśniczo. Mało tego, nawet w płaszczyźnie swojego rywala okazał się groźniejszy. Trafieniem posadził na moment Conora na deskach. Dagestańczyk starcie wygrywa w 4 rundzie, naciskówką na szczękę. Konflikt nie skończył się jednak z momentem przerwania walki przez sędziego. Rozcieszony Khabib wyskakuje z klatki wprost na głowę narożnika Conora. Równocześnie zawodnik z teamu Khabiba wbiega do klatki, gdzie atakuje zmęczonego McGregora. 7 września 2019 roku Khabib staje do drugiej obrony pasa. Jego rywalem jest niesiony serią zwycięstw Dustin Poirier. Dustin dysponuje dobrym jiu-jitsu, a także znakomitym boksem. Nie wystarcza to jednak dla zapaśnika tak znakomitej klasy. Mimo kilku celnych trafień zostaje obalony.
make you carry his weight so you got nothing in you after. Outstanding control by Nurmagomedov. Now transitions to the back of Dustin Poirier. Couple hooks in, big crack not under the chin. It hurts, but it doesn't choke. It just makes things miserable, and that's what Khabib does so well, is he just makes things miserable for you. Hangs on your hand, beats you up, cranks your neck, keeps the pressure, makes you carry his weight. Around, you see Nurmagomedov wisely trying to upset the breathing pattern of Poirier. Brazilian Jiu-Jitsu black belt trunks. It's just nasty. He makes it real nasty on you, Khabib. And that's what's happening right now. And see how he stays in that position? Problematic. He keeps getting behind his arms like that, and that's going to be an issue. You see how he trips him? That's one of Khabib's best weapons, is he trips you while he's taking you down over and over. And that makes you carry his weight as well. Desperacka próba gilotyny ze strony Dustina nie odnosi sukcesu. Khabib poddaje Poiriera duszeniem za pleców. Sticks to the guillotine to keep it, and that's it. That's it tight. But turning to a hip the way he's doing buys him some air. Wow! Nurmagomedov pops his head out. Crowd goes bananas. And now Nurmagomedov under the chin. There's the top! Khabib Nurmagomedov! Ojciec Khabiba umiera na wskutek powikłań po chorobie. Khabib traci nie tylko ojca, ale swojego mentora, głównego trenera i przyjaciela. Tu dochodzimy do końca kariery niepokonanego Dagestańczyka. 24 października 2020 roku Khabib staje do swojej ostatniej walki. Jego rywalem jest Justin Gaethje. Fani ponownie spekulują na temat potencjalnej wygranej Justina. Jego piekielnie mocnych niskich kopnięć, kombinacji bokserskich. Khabib jednak ponownie udowadnia swoją wyższość i wyjątkowość. Justin to Ferguson fight when he started to throw big shots. He's not allowing Justin to take the center of the octagon. Looked like a pretty big knee there, if I'm not mistaken. Respect and stop Khabib from walking him down like this. Oh, nice body shot, the left hook up top from Gaethje. He gets respect. Right now, Khabib's still walking him down. But those leg kicks, beautiful leg kick that Gaethje, and if he keeps landing those, that'll get some respect. Right hand over the top partially lands for Gaethje. And again, that front kick of Nurmagomedov. Beautiful shot there on the double leg, and Nurmagomedov has his first takedown. That's one of his best attacks, right? So Nurmagomedov trying to punctuate this first round and maybe get a finish, an isolated arm. Poddaje Justina, dusząc go za pleców w drugiej rundzie. Nurmagomedov jest legendą tego sportu. Spełnił swoje marzenia, na sportową emeryturę przeszedł, nie będąc nigdy pokonany. Nurmagomedov,